No dobra, siemano ludzie. Co teraz zrobimy? Ano, w tym odcinku polecimy do Lobarta. I postanowiłem, iż sprzedam sobie te pancerze. Ten jeden pancerz. A dlaczego? A nie wiem. Nie pytajcie się mnie o to. Pokaż mi swoje towary. Biały rum. Dobra, to co? Ja mu chciałem zadać to i to. Tak. Zaraz, może mają nam jakieś miksturki? Czy nie mają? Pokaż mi, co ty masz. Masz coś, co mi mogło się przydać tymczasowo? Nie. Zaraz, Lobart, ty z dwójka zagrypi w tamtą stronę. Hmm. 143 grzybki, jak ładnie. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do Królestwa Beliara. Nie może tak dalej być. Ej, Lobart, gdzie jesteś? Słyszałem, że masz problemy z polnymi bestiami. Bezio. No. No weźmy na siłę tej skarty. Dajesz, Bejzi. Wiem, że masz bardzo niski współczynnik strzelania z kuszy, no ale stary, bez przesady. Jebut. I tak to się kuźwa robi. O. I to tutaj jeszcze jakiś... Jakiś dziadek się... schował. No dobra, Lobart. Kulturalnie możesz mi powiedzieć, co się tutaj stało? Jakieś ciekawe nowiny? Ta wielka plaga żuków doprowadza nas do szaleństwa. Są wszędzie, żrą wszystko, co napotkają na swej drodze. Jakoś w zeszłym tygodniu leżałem sobie na łące i już prawie zasypiałem, kiedy poczułem, że jedna z tych bestii zaczyna się dobierać do mojego buta. Trzeba było widzieć, jakem uciekał. Od tamtego czasu nie mogę spokojnie spać. Aha, spoko. Dobra, co tego mógłbym... Co mógłbym zjeść? Tak, trochę tego. Jabłuszka. Kilka piwek mogę sobie strzelić. No co, bo Bezio też musi sobie czasami odpocząć, nie? No co to on głównie się zajmuje ratowaniem świata? Łyk, łyk. No dobra, Bezio, teraz czas na chleb. Szkoda, że masła nie masz. I takiego ogóreczka.
Aha, nie mam więcej pytań. Zasadniczo. No okej. Lobobard. Hej, ty! Przysyła mnie André. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Tak, pewnie. Te cholerne polne bestie strasznie uprzykrzają mi życie. Załatw jakoś ten problem, nieważne jak. Hej, ty! Polne bestie nie żyją. Dobra robota. Polecę twoje usługi znajomym. Proszę, oto zapłata. Dzięki. Czy masz dla mnie jeszcze jakąś robotę? Nie, ale... Hokus pokus, czary mary. Już wracamy na Wagary. Dobra, André. Masz jeszcze dla mnie jakąś nowinkę? Czy tak nie bardzo? Pomogłem Lobartowi. Doskonale. Skoro Lobart jest zadowolony, to będzie nadal sprzedawał swoje rzepy w mieście. Oto twoja zapłata. Jak wygląda sytuacja w mieście? Wszystko jest pod kontrolą. Kontynuuj swoje zadanie. Ech, no dobra, to tak. Co ja teraz zasadniczo mógłbym zrobić? Rebeka, gdzie w ciało? Facepalm. Dobra, nie mam więcej pytań. Zabawne. Myślałem, że wykonywałem to zadanie z Pekiem. Dziwne. Jest na res. Widzę, że Borka siedzi w kiciu. Hej, Pek, czas wracać. Robota czeka. Hej, czas już ruszać w drogę. Czego chcesz? Nie widzisz, że jestem zajęty? Potrzebuję broni. Wracaj więc do koszar. Do cholery! Twoja broń może poczekać. No dalej, André już się za tobą stęsknił. Cholera. W porządku, idę już, ale kiedy zameldujesz się u André, nie wspominaj, że mnie tu widziałeś. Spoko, loko, woko. Obudzony Beziu. Aha, ona cały czas tutaj czeka, no dobra. Następne kilka godzin należy do nas. Czas się trochę odprężyć i zrelaksować. Dobra, nara, bye bye. Bye bye, maszkaro. Yep. Słyszałem. Dobra, wiecie co, zasadniczo to jeszcze muszę podskoczyć do najemników i oddać Darowi tą... paczuszkę, więc będziemy się za chwilę widzieć na miejscu, jak już tam dobiegnę. Bo to chwileczkę może zająć. Dobra, tylko jeszcze... Udało mi się zna... Tak, jest z powrotem. Wszedł mi w porządku. No dobra, więc zaraz do was wracam. No dobra, już jestem. No popatrz, już mi no to co, lecimy do Lorda Hagena. Robimy mini zadymę.
u niego. I zaczynamy rozdział drugi. A co za tym idzie? Zaczynamy ostrą zabawę. Lutero. Bambo. Bambo, bambo. Szukasz czegoś konkretnego? Tak. Potrzebne mi są pazury zębacza. Jednak nie chodzi mi o jakiekolwiek pazury. To musi być coś specjalnego. Szpony potężnej bestii, która zabiła dziesiątki myśliwych. Albo coś takiego. Gdzie mogę znaleźć zębacze? Kilka z nich zamieszkuje tę wyspę, ale większość grasuje w górniczej dolinie. Co z tego będę miał? Mogę dać ci pierścień nietykalności. Zobaczę, co się da zrobić. Pokaż mi swoje... Masz coś, co chciałbym? Nie. No dobra, to jedziemy teraz do Salandira. Czy ostatnio masz jakieś miksturki? Witaj, wędrowcze. Szukasz doskonałej mikstury? Mam świetny wybór po rozsądnych cenach. A moje mikstury są o wiele lepsze od tych, które stara się sprzedawać Zuris. Pokaż mi swoje towary. Zasadniczo stary. Co ja mógłbym od ciebie odkupić? Gdyż z racji tego, że nie mam mam za dużo kasy, to biorę wszystko. Dzięki, nara. Skrzydła, kwarcyt, puchar. Hop. No okej. Dużo by mnie to kosztowało. Chociaż zasadniczo w tym odcinku mógłbym już zakończyć, nie? Jednakowoż jeszcze zrobię mało... Stój! Tylko osoby w służbie u króla mogą wejść do ratusza. Należy do straży miejskiej. W porządku, możesz wejść. Ślepie jesteś, nie widzisz, że Natan specjalnie w takiej słabej zbroi. No i co? Typowe wczytywanie? Tak, typowe wczytywanie. Ale na wszelki wypadek zrobiłem sobie save'a. No okej. Niestety posążkę i nosy nie mogę. Słyszałem już o tobie. Lothar doniósł mi, że chciałeś ze mną rozmawiać. Jesteś tym obcym, który domaga się oka i nosa. Jestem Lord Hagen. Królewski paladyn, wojownik w służbie Inosa i namiestnik Korinis. Jestem zajętym człowiekiem, więc nie marnuj mojego czasu. Mów od razu, co cię tu sprowadza. No dobra, no to w tym odcinku to tyle, a więc trzymajcie się, na razie, cześć!